To będą takie, bo pamiętacie, już materiał w takim kadrze raz nagrałem. On dotyczył czego? Świadectwa właśnie mnie jako byłego kleryka. To będą takie nasze rozmowy a la kadr grzywa. A tak naprawdę to jest tu ktoś ze mną. Chodź tutaj. Patrz, wariuje. Jest ze mną Maja. Witaj Maju, znaczy przywitaj się Maju. A teraz proszę opuścić lokal. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Od czasu, kiedy pojawiły się na kanale dwa materiały dotyczące pornografii, jeden związany z moim świadectwem, w jaki sposób wychodziłem z pornografii, drugi dotyczący tego, co się dzieje z naszym mózgiem pod wpływem pornografii, otrzymuję od was bardzo dużo maili związanych właśnie z pornografią. Chyba więcej właściwie tych maili jest tylko w kontekście naszego porannego różańca. I powiem wam szczerze, że się zastanawiam, co z tym zrobić, bo nie tylko ja i to nie jest odkrywcze. Mam świadomość tego, że pornografia jest potężnym problemem. Że zdaje się, że chyba 7 na 10 mężczyzn, facetów ma problemy z pornografią. To co tu dopiero mówić o czystości serca? Zobaczcie, Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyli to co najważniejsze, oglądanie Boga. Mam tu na myśli oczywiście zjednoczenie z Bogiem. Uzależnione jest od czystości naszego serca. Ktoś powie, no właśnie, czyli po prostu ja mam problemy z pornografią, pójdę do piekła. Do piekła też nie jest tak łatwo trafić, to też sobie ustalmy. Żeby pójść do piekła, naprawdę trzeba świadomie i dobrowolnie przez całe swoje życie konsekwentnie odrzucać Boga, odrzucać łaskę Bożą, odrzucać Boże miłosierdzie. A niewiele znam takich osób, które konsekwentnie odrzucają łaskę Bożą, które konsekwentnie mówią Bogu nie, które wciąż nie tyle spierają się z Bogiem, co mówią, Panie Boże, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Nie wiem, czy nawet chociażby jedną osobę taką znam, nawet tych tak zwanych niewierzących, których mam w kręgu znajomych, raczej postrzegam jako tych, którzy wciąż szukają, ale kiedy przychodzi poważny temat Boga, czyli w jakiejś poważnej sytuacji, no to się nad nim zastanawiają, tak? Przemek, ja wróciłbym do Boga, ale Kościół to, ale księża to, ale biskupi to. Zostawmy to. W każdym razie, no właśnie, temat pornografii. Wiecie co? Wynotowałem sobie, co robi z nami pornografia. I te niektóre punkty właściwie zdarzyły się w moim życiu. Nie będę mówił, które, bo to są takie sprawy dość osobiste. A już nieraz się przekonałem, że kiedy się za dużo rzeczy osobistych wywleka, że tak powiem, tutaj na kanale, no to niektórzy są tacy, gdzieś tam wpadający, nie jako stali widzowie, bo wy jako stali widzowie jesteście ludźmi świętymi, ja się od was wiary uczę, ale jako tacy, wiecie, przechodnie YouTube'owi, którzy są w stanie, prawda, naszą szczerość w jakimś świadectwie obrócić przeciwko nam, czyli z przeszłości robić argumenty przeciwko teraźniejszości, ale do brzegu, ad rem, jak to mówili, prawda, nasi łacińscy współbracia i nasze łacińskie współsiostry. Co robi z nami pornografia? Pierwsza sprawa. Pornografia jest odpowiedzialna za objawy depresji. Tu jakby tego nie trzeba tłumaczyć. Objawy depresji, ponieważ człowiek zażywając pornografii tak naprawdę nie jest spełniony w realizacji swoich pragnień. Im więcej pornografii zażywa, tym się zwiększa pragnienie tej pornografii. Wchodzi ono na wyższy, czasami bardzo już taki, no wiecie, hardkorowy poziom tej pornografii. Już nie wystarczają same, że tak powiem, zwykłe w cudzysłowie filmy pornograficzne, ale ta bariera się przesuwa. Tak, ponieważ tak między innymi też działa szatan. Pamiętajmy, że za pornografię jest odpowiedzialny zły, bo przecież każde zło pochodzi od złego, od diabła, a człowiek po prostu może albo z Bogiem, albo ze złym współpracować. A zatem pornografia robi z nami to, że mogą się u nas pojawić objawy depresji. Z tym są związane tak zwane pogłębione stany lękowe. Pamiętam, jakiś czas temu napisał do mnie pewien mężczyzna. Trochę się przestraszyłem, bo miał
na koncie, nie powiem czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku, żeby tutaj nie ujawniać kto to był. Miał takie zdjęcia właśnie a la kulturysta, taki napakowany, siłownia, rower, bieganie, gdzieś tam góry. I on pisze: Przemek, cześć. I ja mówię, czy to jakiś fake, o co chodzi? Chciałbym cię spytać o parę rzeczy, bo mam pewne lęki i właśnie objawy pogłębionych stanów lękowych wynikające z pornografii. Ten naładowany mięśniami mężczyzna borykał się z lękami. Na przykład pisał, że bał się wychodzić z domu w tłum. To już jest nerwica lękowa, to jest też tak zwana reicyza. To nie będę wchodził w te szczegóły, jakby to nie moja kwestia. Może kiedyś jakiegoś zaprosimy specjalistę w tej kwestii. Natomiast można być napakowanym muskularnym, można być też napakowanym intelektualnie, a borykać się właśnie z pogłębionymi stanami lękowymi, które wynikają również z uzależnienia od pornografii, bo zobaczcie, pornografia dotyka nas w tej najbardziej intymnej przestrzeni i tam szatan uderza najmocniej, tam gdzie jest ta największa intymność, czyli ta największa wrażliwość, tam ból jest największy i tam się rodzą też nasze lęki. Bardzo często lęki nieuzasadnione, czym innym jest lęk, czym innym jest strach. Kiedyś o tym mówiłem, że strach jest obiektywny, a lęk to jest to, co siedzi w naszej głowie i co właściwie tylko jest w naszej głowie. Dalej z pornografią jest związana izolacja społeczna, to, że się odcinamy od rodziny, od znajomych, to postępuje. Szatan ma całe nasze życie, żeby nas do piekła przyprowadzić, doprowadzić i jemu... Tak długo jak będziemy żyć, jemu będzie zależało na tym, żeby nas przeprowadzać małymi krokami. Te stany lękowe, te objawy depresji, czy też ta izolacja społeczna nie pojawią się od razu przy zażywaniu pornografii, ale po nawet nie roku, a może po 5, 10, 15, a może 25 latach. Im później, tym gorzej, tym te objawy lękowe, czy też po prostu ta izolacja społeczna jest silniejsza. Odcinamy się od rodziny. Dlaczego? Ponieważ diabolos jest tym, który dzieli. Diabolos z języka greckiego oznacza ten, który dzieli, który oddziela nasz rozum od naszego serca i uwaga, oddziela duszę od ciała. To się dzieje się przecież w pornografii. Święty Paweł zapisał, że grzechy pornografii zawsze prowadzą do grzechów nieczystych, czyli do czynów nieczystych, które dotykają też innych osób. To znaczy, jeżeli zażywamy pornografii, to będziemy szukali również kontaktu nieczystego z innymi i również w kontakcie, że tak powiem, nieczystym, mam na myśli oczywiście różnego rodzaju akty seksualne, będziemy również tę barierę przesuwali. Dalej, co jest związane z pornografią, co robi z nami pornografia? Budzi w nas, znaczy budzi, to nawet złe słowo, powoduje, że jesteśmy apatyczni, że można nas charakteryzować jako ludzi pesymistycznych, fatalistów, prawda? Wszystko nam się jakby nie zgadza. Kładziemy się późno, zmęczeni, no bo właśnie siedzieliśmy gdzieś tam nad jakimiś filmami pornograficznymi. Wstajemy zmęczeni, wstajemy apatyczni, czyli ospali. Szatan chce uśpić naszą świadomość, żeby, że tak powiem, w tej mgle, w której się poruszamy, żebyśmy nie widzieli tego, co się wokół nas dzieje i on będzie nas prowadził gdzie? Będzie nas prowadził do przepaści. I to wszystko wiecie. Co jeszcze robi z nami pornografia? Ano powoduje, że się powoduje tak zwaną nadpobudliwość emocjonalną. Bardzo szybko wybuchamy, bardzo szybko gaśniemy, bardzo trudno się angażujemy emocjonalnie, uczuciowo. Ja mówię tutaj w kontekście pornografii, oczywiście ta nadpobudliwość emocjonalna, czy też takie wygasanie uczuciowe mogą być związane z innymi kwestiami w naszym życiu psychologicznym, duchowym, moralnym. Natomiast również są one związane z pornografią, nadpobudliwość emocjonalna. Dlaczego? Ponieważ kiedy właśnie szatan uderza w takie intymne sprawy jak nasze serce, jak czystość serca, jak cielesność, no to dotyka tych najbardziej wrażliwych strun i one rozedrgane, te nasze emocje rozedrgane, wystarczy, że po prostu wiatr zawieje i się wściekamy. Dalej, co robi z nami pornografia? Powoduje to, że spada w nas samoocena, że mamy właściwie niskie poczucie własnej wartości, że wprost stwierdzamy, że się do niczego nie nadajemy, bo nic nam nie wychodzi i te sformułowania wszystko albo nic, to są sformułowania abstrakcyjne. Kiedy na przykład mówimy wszyscy ludzie. Pojęcie wszyscy ludzie jest pojęciem abstrakcyjnym, ono w realnym świecie nie istnieje. Nie ma takiego bytu, który się nazywa wszyscy ludzie.
te wszystkie takie skrajności, że nic mi nie wychodzi, albo wszystko źle robię, to są oszustwa szatana. Nie ma tak w życiu żadnego człowieka, że nic mu nie wychodzi. Nie ma takiej możliwości, żeby nam nic nie wychodziło, albo żebyśmy wszystko robili źle. Możemy robić pojedyncze rzeczy źle albo dobrze, albo pojedyncze sprawy mogą nam nie wychodzić, ale to nie jest tak, że jesteśmy od razu, że od razu nam nic nie wychodzi dobrze, bo generalnie zawsze coś nam dobrze wyjdzie. Dlaczego? Szatan będzie nam wmawiał, że zobacz, jesteś na tak niskim poziomie, że rzeczywiście szatan będzie mówił, zobacz, uzależniłeś się od tej pornografii i nie jesteś w stanie już z tego wyjść, bo już musiałbyś tyle pozmieniać, że po prostu może mniej z niej korzystaj, albo jakoś inaczej gdzieś. Szatan generalnie będzie chciał z nami wciąż dialogować. To, co zrobił z Adamem i Ewą, kiedy Ewa zaczęła z nim rozmawiać, no to już przegrała i ostatecznie ten zakazany owoc zerwała i podawała go jeszcze Adamowi. Zobaczcie, że zło zawsze działa przez ludzi. Ewa podaje owoc Adamowi. Szatan liczy na to, że również my te złe owoce będziemy podawali innym. Dlaczego? Ponieważ kiedyś mi taki mój znajomy ksiądz powiedział, co mam, to dam. Takie śmieszne sformułowanie, ale bardzo mądre. To, co masz w głowie, to, co masz w sercu, dasz innym i jednocześnie to, co masz w sercu, to, co masz w głowie, będziesz chciał widzieć w innych. I najczęściej jest tak, że w innych denerwuje nas to, co w nas samych nam przeszkadza. To jakby jest oczywiście oczywiste. To, co robi z nami pornografia, jeszcze bardzo ważne, to jest to, że zamyka nas na łaskę Bożą. Też trzeba rozpatrywać to w kwestii właśnie doświadczenia duchowego, że zaczynamy sami do siebie mówić, my nie zasługujemy na łaskę Bożą, już tak długo się z tym zmagam, że żadna łaska Boża mi nie pomoże, albo szkoda na mnie modlitw, że generalnie nie ma sensu, żebym się modlił, bo co mi to da, że rano wieczorem się modlę, jak i tak cały dzień myślę o jednym, czyli właśnie o sięgnięciu po pornografię. Nie wiemy, jak dużo gorzej by było z nami, gdybyśmy się w ogóle nie modlili. Nie dajmy sobie wmówić, będąc właśnie w tym stanie uzależnienia od pornografii, że się do niczego nie nadajemy, ponieważ pamiętajmy, Chrystus przyszedł do grzeszników. Chrystus, jak to mówi święty Paweł, stał się grzesznikiem. To nie znaczy, że Chrystus grzeszył. Nie, Chrystus był bez grzechu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Chrystus staje się grzechem, jako grzesznik zostaje ukrzyżowany. Żydzi, Rzymianie skazują go jako przestępcę, jako, prawda, kłamcę, jako tego, który uzurpował sobie prawo do tego, że chciał się nazywać Bogiem, mówił o sobie, ja jestem. Bezczelny Chrystus, prawda? Chrystus staje się grzechem. Staje się grzechem. Staje się jednym z nas, aby wchodząc w ten grzech, umierając na krzyżu, zmartwychwstać. Trzeciego dnia zmartwychwstaje i pokonuje śmierć. To, co mi bardzo pomogło, jeżeli chodzi o wychodzenie z pornografii, to są chociażby, jest taka książka ojca Dolindo Ruotolo, już u mnie brałem, a nie mam chyba przy sobie jeszcze, słuchajcie. Taka książka ojca Dolindo Ruotolo. Tak widziałem Maryję. Tak widziałem Maryję. Dlaczego? Ta książka mi bardzo pomogła, ponieważ tutaj ojciec Dolindo Ruotolo zapisał swoje objawienia, które otrzymywał od Maryi. Tę książkę bardzo serdecznie polecał mi kiedyś ksiądz profesor Robert Skrzypczak. To książka dość gruba, napisana bezpośrednio przez ojca Dolindo Ruotolo. To nie jest tak, że ktoś ją napisał, prawda? Nie, to jest jego autorstwa. Ta książka oczywiście jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Dlaczego mówię o Maryi? Dlaczego mówię ojcu Dolindo, który mówi, tak widziałem Maryję? Ponieważ błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oni będą oglądać. Albowiem oni Boga oglądać będą. Maria była tą, która oglądała Boga w Chrystusie i która uczy nas oglądać Boga, poznawać Chrystusa przez tajemnicę Różańca Świętego, ale też poznawać Chrystusa w tajemnicy, że tak powiem, w ukryciu, w naszej codzienności. Tak widziałem Maryję. To jest takie pytanie do nas, czy może inaczej, takie przesłanie nadziei. I ty również zobaczysz Maryję, ale nie tymi oczyma materialnymi, tymi oczyma fizycznymi, ale kiedy zbliżysz się do niej, a przed nią ucieka demon, ponieważ ona jest niepokalnie poczęta, ponieważ jest przeczysta, to zobaczysz, że wzywając Maryję w tych trudnych chwilach,
wychodzenia chociażby z pornografii, będziesz małymi krokami zmierzał ku światłu, którym jest Chrystus. Bardzo często przy pornografii potrzebna jest również konsultacja z psychologiem, również są potrzebne jakieś spotkania z psychologiem, ale zacznij od relacji z Maryją, aby uczyć się relacji z Chrystusem, albowiem błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Pamiętaj, zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Nie zostaliśmy stworzeni na obraz szatana. Nie. Szatan już przegrał. Ostatecznie już przegrał. Teraz od nas zależy, czy wygra, czy przegra w naszym życiu. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Czystego serca każdemu z nas życzę. Wzmagania się, nie poddawania się. Bo co mam, to innym dam i też od innych będę chciał przyjmować. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tak jest. Szczęść Boże. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.